Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu. Jak zwykle na początek formułki. Jeszcze raz miło jest mi Was powitać. Kochani, no dość nudnawy dzisiaj jest ten rynek. Niewielkiej zmienności. Co prawda te europejskie indeksy rosną, ale one tak rosną niemrawo, tak jakby bez przekonania. Puste kalendarium makroekonomiczne dzisiaj i jutro nie sprzyja temu, a inwestorzy zapewne wyczekują na dalszą część tygodnia, jest tego troszeczkę w kalendarzu, no a przede wszystkim chyba na wyniki amerykańskich spółek. A w tym tygodniu będziemy mieli cały przegląd. O ile pierwszy tydzień to były banki, poprzedni tydzień też niewiele, natomiast no w tym tygodniu dość mocno. Już dzisiaj to się przyglądniemy Facebookowi i spółkom społecznościowym. Dzisiaj po sesji Facebook. Jutro takie giganty z różnych branż jak 3M, General Electric, Lockheed Martin, Xerox, Alphabet, Google mamy, Microsoft, Texas Instruments, Twitter, Visa, Orange, Coca-Cola, Boeing, General Motors, McDonald's, eBay, Ford, Caterpillar, Mastercard, Merck, Amazon, Apple, Starbucks, czy w piątek spółki paliwowe jak Chevron i ExxonMobil. Jest tego trochę i tutaj reakcje na wyniki będą dość istotne. Jeżeli chodzi o Facebooka, o dzisiejszego Facebooka, wyniki, spodziewane są wyniki za trzeci kwartał bardzo dobre. Z zyskiem na akcję znacznie powyżej 3 dolarów, czyli lepiej niż drugi kwartał, ale zupełnie co innego grozi spółkom społecznościowym, a dokładnie to, co wyprawia spółka Apple ze swoim nowym oprogramowaniem operacyjnym iOS. Rok temu Apple, dążąc do ochrony prywatności konsumentów poprzez ograniczenie reklam ukierunkowanych do nich na urządzeniach mobilnych, właśnie to się w tej chwili materializuje. I reklamodawcy korzystający z urządzeń mobilnych szukają w tej chwili alternatywnych sposobów dotarcia do klienta. Posunięcie Apple'a to potencjalny przełom w świecie reklamy ukierunkowanej, która od dawna jest jednym z filarów gospodarki internetowej. Decyzja firmy oznacza, że właśnie reklamodawcy i właśnie mamy Facebook, mamy Twitter, mamy Google. Reklamodawcy nie mogą stwierdzić, czy użytkownik Apple'a odwiedził reklamę i czy dostaną informację zwrotną do przeanalizowania i ukierunkowania się na klienta i dotarcia do klienta. I kwestia ta stała się przedmiotem zainteresowania już w czwartek, kiedy taki portal społecznościowy Snap zaskoczył Wall Street rozczarującymi wynikami finansowymi za trzeci kwartał, a przede wszystkim gorszymi perspektywami na czwarty, które były znacznie poniżej oczekiwań Wall Street. I Snap przedstawił również wpływ zmian w zasobach prywatności i najnowszy system operacyjny Apple'a iOS ostrzega użytkowników, że aplikacja pracuje
aplikacja próbuje śledzić ich zachowanie właśnie na telefonach, w witrynach internetowych i urządzeniach oraz daje im łatwy sposób na zablokowanie tej aktywności. To znacznie utrudnia życie reklamodawcom i niestety właśnie perspektywy na przyszłe kwartały mogą być najważniejsze. I pytanie, czy to, co w czwartek Snap stracił ponad blisko 26%, to jest tylko przygrywką do zysków Facebooka, Twittera, Google. Może Google to będzie mniej dotyczyło. Zatem co ciekawego będzie się... Aha, zanim jeszcze do kalendarza, to bardzo spokojnie, zero aktywności dzisiaj z mojej strony nie było. Tradycyjnie w co trzymam na ten moment. Po utrzymaniu oporu jest to wykres miesięczny, niemieckie obligacje 10-letnie. Dlaczego na spadki? Stop loss jest nad szczytem październikowym, jest to wykres miesięczny, ponieważ zwracałem uwagę na potężny spread, jaki się zrobił między amerykańskimi 10-latkami i niemieckimi. I właśnie od niedawna, od 3 miesięcy właściwie, rentowności amerykańskich obligacji, niemieckich obligacji rosną. A skoro rentowności rosną, to ceny obligacji powinny spadać. Niekoniecznie podwyżki stóp, bo to jest zapowiedź. Ja się z tobą, Aleksandrze, zgodzę jak najbardziej, ale jak Niemcy jako jedyny kraj poza Francją, Francja, Włochy, Hiszpanię, weźmy Wielką Brytanię, ma ujemne oprocentowanie i od sierpnia z minus 0,5 do minus 1% do minus 0,1% aktualnie spadają. Wszystkie pozostałe 10-latki europejskie są już oprocentowane powyżej zera, a amerykańskie obligacje, no walczą, 10-latki walczą o poziom 1,7. Stąd niewielka pozycja, bo stop loss jest miesięczny, ale jeżeli miałaby się od strony fundamentalnej i to, co Aleksander zauważył, tutaj inwestorzy będą żądać wyższej premii za ryzyko, a co to oznacza, to przecież też jest wzrost rentowności papierów, a zarazem i długu publicznego. No Niemcy mają fenomenalną sytuację, bo sprzedając swoje 10-latki, inwestorzy dopłacają do biznesu. Czyli ten gorący pieniądz jednak ucieka w stronę bezpiecznych aktywów. Wolą stracić niewiele, bo tego pieniądza jest do czorta. No i nasze kontrakty grudniowe na WIG20 po tym wystrzale, bardzo silnym wzroście, weszliśmy w konsolidację. Z niższych interwałów, z wykresu godzinnego, otwarta, krótka pozycja. Dzisiaj, to jest z piątku wykres, dzisiaj nie miałem czasu się bawić z tym. Dzisiaj niewielkie wzrosty na GPW, zresztą tak jak i w Europie. Jednak tutaj z take profitem w stronę ostatniego szczytu, a jeżeli tutaj nie będzie w dalszym ciągu popytu, to take profit odsunę w stronę 2350 punktów. Strefa wsparcia 2440 jeszcze w miarę trzyma, to też reakcja na zamknięcie z palca będzie dość łatwą rzeczą do wykonania. Kochani, przechodzimy. Co w kalendarzu? Jutro nic. Jutro kompletnie nic. Nic się tutaj nie dzieje. Dzisiaj puste kalendarium, te wszystkie dane, nawet z 3 gwiazdkami, indeks zaufania konsumentów nie będzie miał wpływu. Jutro również po sesji przecież będzie i Google,
i wiele innych firm, kilka przed sesją będzie publikowało sprzedaż nowych domów, również nie. Mamy tutaj zadyszkę w tej chwili na rynku amerykańskim. Natomiast od środy dość dużo ciekawych informacji. W nocy jeszcze tylko inflacja z Australii w środę, ale od środy zaczynamy sezon banków centralnych. I to, co w piątek na chwilę wystraszył Powell w swoim wystąpieniu, mówiąc, że łańcuch dostaw jednak będzie wpływał w dalszym ciągu na wzrost inflacji w Stanach, i to, co się spodziewali, że w końcówce roku inflacja zacznie spadać, odłożone jest do lamusa i dopiero koniec, przełom kwartałów pierwszego i drugiego spodziewają się wyhamowywania procesów inflacyjnych. I było to ostatnie wystąpienie Powella przed posiedzeniem Komitetu Otwartego Rynku, które będzie 2 i 3 listopada, czyli zaraz na początku przyszłego tygodnia. A że w poniedziałek mamy święto, to niestety webinaru nie będzie. No, święto to świętujemy. No i cóż, mamy bardzo... istotne wydarzenie. Sezon banków centralnych. Zaczynamy od Banku Kanady. Decyzja Banku Kanady o wysokości stóp procentowych. Tutaj nie ma w tej chwili oczekiwań. Prawdopodobnie te stopy pozostaną na niezmienionym poziomie. Natomiast trzeba będzie się przyglądnąć protokołowi z wystąpienia, protokołowi z posiedzenia banku oraz o godzinie 17:15. Nie ma tego tutaj w kalendarzu. Będzie wystąpienie, konferencja prasowa po posiedzeniu banku, na której też można spodziewać się ruchów, ale głównie na dolarze kanadyjskim. Następnego dnia w czwartek Bank Japonii. Będziemy mieli wstępne dane za trzeci kwartał z poszczególnych gospodarek Eurolandu. Natomiast no, Europa będzie patrzyła na decyzję Europejskiego Banku Centralnego o wysokości stóp procentowych. Godzina 14:30 mamy znowuż konferencję po posiedzeniu banku. Jednak ja nie spodziewam się niczego nowego. Dlaczego? We wrześniu pani Krystyna Lagarde, szefowa EBC, powiedziała to, co miała powiedzieć, że przygotowuje się EBC do cięcia programów PPP, tych wszystkich programów stymulacyjnych, które mamy, skup aktywów i tak dalej, i tak dalej. I na to mieliśmy reakcję. Zresztą tego rynki się spodziewały. I zapowiedziała, że na tym właśnie posiedzeniu nic nie wydarzy się, natomiast dopiero decyzje konkretne, kiedy będą ciąć te programy PPP, zapadnie na grudniowym posiedzeniu, dokładnie 16 grudnia. Także nie należy się tutaj nic specjalnego spodziewać. Za to wstępny PKB za trzeci kwartał ze Stanów Zjednoczonych. Będą to bardzo istotne dane, bo po pandemii, gdy to PKB, gospodarki wracały do życia, to PKB strzelało w górę jak zwariowane, tak w tej chwili spodziewamy się, analitycy spodziewają się spadku dynamiki wzrostu PKB do 2,8%. Ważne będą też te wskaźniki PCE Core, bo na tych wskaźnikach opiera się Fed, jeżeli chodzi o procesy inflacyjne. I to myślę, że będzie chyba ten PKB Stanów najważniejszym wydarzeniem tygodnia, poza wynikami spółek. No i w piątek z Australii sprzedaż detaliczna, cała seria danych z Japonii o produkcji przemysłowej, inflacja z poszczególnych gospodarek europejskich, wstępne dane PKB również, także tych danych będzie
bardzo sporo i PC, i Core. Oraz dochody Amerykanów i raport nastrojów konsumenckich, tutaj niewielki spadek. To będą dane ostateczne, także tutaj niewielkiego spadku do poprzedniego odczytu można się spodziewać. Ja jeszcze na chwileczkę wrócę do PKB Jankowskiego. Że po tym w czwartym kwartale wystrzale bardzo wysokim do 34% po pandemii, gdzieś zjechaliśmy o 35%, czyli zbilansowało się wokół zera. W tej chwili w tym kwartale oczekuje się również spadku. W poprzednim kwartale odczyt PKB był niższy od oczekiwań. Też to zejście do 2,8% wzrostu gospodarczego w Stanach może mocno poruszyć rynkami. Zatem do wykresów, co się dzieje. A dzieje się naprawdę ciekawie, ale niewiele. No, będzie nagranie, to nie ma problemu, początek można sobie odsłuchać. Co ciekawego się dzieje? Dzieje się to, że indeksy docierają do ważnych poziomów. Mamy szczyty z końcówki września na wykresie H4, testowane nie tak dawno, bo 17 października, później zjazd w stronę 15400. No i ostatnie ruchy. Wybicie tego OLO, gdzie podaż walczyła z popytem w piątek, po czym na Powellu lekkie cofnięcie. No i dzisiaj testujemy. 15,632 maksimum tej świecy 17 października. Jeżeli trwale wybijemy i po reteście będziemy znowu rozchodzić na wyższe poziomy, na celowniku są szczyty z 27 września, poziom 5,722, a stąd blisko już do kolejnego kluczowego oporu na 5,800. W tendencji, jeżeli coś się będzie miało dziać, to w ramach ruchu korekcyjnego schodzimy na niższe poziomy. To, jak Powell zaszkodził rynkom, na razie odeszło zapomnienie. To mamy tutaj właśnie o godzinie 17 wystąpienie Powella w piątek. Zeszliśmy do wsparcia. Wsparcie zostało bardzo ładnie utrzymane i w tej chwili idziemy coraz wyższe szczyty, coraz wyższe dołki. Intradayowo dzisiaj wsparcie na poziomie 15,570 zostało utrzymane. I w tej chwili właśnie do tego poziomu 15,632 dążymy. Czy pojawi się tu podaż, to co mamy na H4? Jeżeli nie wybijemy, to po reteście byłoby to dobrą okazją do tego, żeby zajmować znowuż długie pozycje w stronę 5,722. Bardzo ciekawe miejsce. Dzisiaj słabiej radzi sobie giełda francuska, która nie dotarła jeszcze do 6,777. i do szczytów z 1 września. Dzisiaj ładna korekta w stronę ostatnich szczytów. Jeżeli tutaj pojawi się popyt, należałoby się spodziewać właśnie odejścia w stronę 6777 i testowanie tej sekwencji trzech szczytów na początku września. Jeżeli nie, to spadki w stronę 6658 ostatniego dołka, no i tego oporu, który po rozbiciu stał się wsparciem nie tak dawno przecież, no i 6618 punktów to jest pierwszy target dla sprzedających. Włoska giełda żyje swoim własnym życiem. Tutaj jedynie możemy wyznaczyć poziomy wsparć. Ostatnie szczyty po rozbiciu stały się wsparciem na wykresie H4, no a patrząc to z wyższej perspektywy jesteśmy na kontraktach na różnice cenowe, jesteśmy na historycznych maksimach, też limitem jest niebo, a zejście w stronę 2,675 okaże się, czy będziemy schodzić na niższe poziomy, czy nie. Ostatnie dni to wzrost na włoskiej giełdzie, ale
kolejne poziomy wsparcia po rozbiciu tego szczytu. Mamy wsparcie zbudowane na poziomie 26 500 punktów. W tej włoskiej giełdzie pchamy się wyżej, natomiast w Stanach niewiele. Tutaj mamy na różnicach na CFD, na kontraktach CFD dość duży wzrost, ale na rynku kasowym wieje nudą. Raptem 40 punktów, gdzie Dow Jones lubi po 300, 400, 500 punktów w górę lub w dół. W każdym razie idziemy znowuż na wyższe poziomy. Intradayowo wybiliśmy piątkowy szczyt. Tu mamy tą reakcję na Powella. No w tej chwili no, trzeba będzie poczekać chyba właśnie na PKB i wyniki amerykańskich spółek. Tutaj dążymy ciągle na wyższe poziomy. No i wczorajszy szczyt, jak patrzymy detalicznie, maksimum 35,765, dzisiaj 35,774. Intradayowo zrobimy nowe historyczne poziomy. Tutaj nie ma co specjalnie szukać najbliższe wsparcia. To dopiero w okolicach 35,550. Także bardzo dużo będzie zależało od tego, co się w kalendarzu makro pojawi z danych amerykańskich, no i oczywiście wyniki spółek. To samo na S&P 500, który wyszedł trwale powyżej 4541, na Powellu przetestowany, jeszcze na świeczkach porannych przed otwarciem giełdy amerykańskiej, zaraz po otwarciu giełdy, żeśmy zeszli, testując ten poziom. Tutaj ładnie to wygląda na wykresie 15-minutowym, to zrzucenie. Bardzo ładne otwarcie, zrzucenie na samym otwarciu. No i w tej chwili jedziemy w górę intradayowo. Szczyt rozbity stał się wsparciem. Dopóki to trzyma, tutaj granie krótkich pozycji graniczy z obłędem. Nasdaq technologiczny, który właśnie testuje szczyty piątkowe, i tu mamy Powella, reakcję na Powellu, czyli Nasdaq bardzo gwałtownie zareagował, bo przecież na początku nagrania jest. Chodziło o to, że łańcuchy dostaw będą na bardzo długo jeszcze wpływały na wzrost inflacji w Stanach. I to zaskoczyło rynki, bo przecież w trzecim i czwartym kwartale miała inflacja spadać według wcześniejszych zapowiedzi. I się okaże, że pierwszy kwartał prawdopodobnie dalej inflacja będzie rosła, czyli czwarty i pierwszy kwartał znowuż inflacja do wzrostów. Dopiero pod koniec pierwszego kwartału ta inflacja będzie spadała. Także tutaj ostatnie projekcje inflacyjne Fedu. Czyli tutaj postraszenie rynków, no skończyło się to dzisiaj na otwarciu takim ładnym zrzuceniem, 15.30, próba wyjścia górą, obroniony dołek i w tej chwili do historycznych szczytów bardzo niedaleko. Znaczy nie, sorry, jakich historycznych szczytów, co ja opowiadam. Nasdaqowi jeszcze bardzo daleko do historycznych szczytów. Tutaj opory na poziomie 15.600, czyli ta strefa, gdzie tutaj taka krótka dystrybucja się na H4 robiła i spadaliśmy do 14.400, w tej chwili się odbudowuje i tutaj przy tej strefie 15.700 punktów to jest takie kluczowe miejsce. Najbliższe poziomy z tej formacji, wspominałem o tym, jak schodziliśmy na dół i grałem krótkie pozycje. Formacja in, wychodzimy powyżej szczytów, cofamy się out, wychodzimy z prostokąta po tym swingu wzrostowym, testowanie od spodu, utrzymanie oporu. I to jest 15.530, 15.540, no 15.550 na okrągło. To jest w tej chwili bardzo ważna strefa oporowa. Położę ją może w ten sposób, ostatnie dołki. Wsparcia, które stały się oporem, 15.550. Jeżeli to zostanie wybite, również Nasdaq może pokusić się o wyjścia na historyczne szczyty. No i znowuż małe spółki amerykańskie, które tłuką w tej chwili bardzo ważną strefę oporową, 2315 punktów. Przed chwileczką
była próba ataku i trwałego wejścia powyżej tego poziomu, ale jeszcze nic się nie stało. Ostatnie szczyty po rozbiciu mogą być sprawdzone i będziemy wychodzić na wyższe poziomy. Jeżeli tak, to z wykresu H4 wyjście powyżej tego oporu na 2313, przy którym aktualnie jesteśmy, kolejny poziom 2337 oraz 2347. Także ten trend boczny, który od lipca, szczyty od lipca, które trzymają, jeżeli nie wytrzymają jako opór, należy się spodziewać odejścia na wyższe poziomy. Giełda brytyjska, która zamotała się na H4, jesteśmy tutaj w takim boczniaku, oczywiście na kontraktach, bo FTSE 100 dzisiaj zrobił 18-miesięczny maksima. 7250, bardzo ładnie bronione i to bronione od długiego czasu, zaraz się cofniemy na wyższe interwały, wsparcie 7185 i utrzymane. Świetne wyniki dzisiaj HSBC, który no, ukierunkowany jest głównie na rynki azjatyckie, podwojenie zysków wpłynęły na sektor banków angielskich i stąd możemy pchać się na wyższe poziomy. Patrząc na szerszej perspektywy, jest to kluczowe miejsce, bo jeżeli wzrosty i wybicie tego poziomu 7238, czyli ostatniego dołka i ten zjazd pandemiczny, luka z lutego niedomknięta, odejście 7413 oraz 7567 na brytyjskiej giełdzie jest możliwe. Opór póki co jeszcze na wykresie dziennym się broni i atakowany jest już od 15 października praktycznie codziennie. Tutaj wsparcie bardzo ładnie wytrzymuje, też pokonanie tego poziomu to kolejne 200 punktów na dopisaniu do rachunku. Na naszej giełdzie niewiele się dzieje, kompletnia flauta, czyli to dzisiejsze odreagowanie, tak jak sobie radzą europejskie parkiety, dobrze. Jesteśmy w obrębie piątkowej świeczki, opór na kontraktach grudniowych, najbliższy opór 2440 i tutaj to, co pokazywałem na wstępie, moja krótka pozycja z targetem na 2400 ciągle trzyma, ewentualnie później 2360, 2350. To są te poziomy. Dobrze, na surowcach. Na surowcach mamy znowuż bardzo ciekawą sytuację. Srebro na oporze z H4, na oporze z początku września. Jest reakcja podażowa, nieśmiały popyt, natomiast no na razie z dolarem nie wiadomo, co się będzie działo. Ten popyt powstrzymywany jest, poziom tuż poniżej 25 dolarów, 24,80 trzyma jako wsparcie. Jako opór, przepraszam, wsparciem jest ostatni szczyt, nowe high, schodzimy testując ten poziom, 24 dolary za uncję trzyma jako wsparcie. Na rynku złota, nie wiem co to jest OPD, znaczy wiem, że to jest OPD, ostatni potwierdzony dołek, tak, wiem, to jest strategia Marcina, natomiast ja nie jestem inaczej, nie umiem się w tym poruszać, bo można słyszeć coś o analizie wolumenu i Ichimoku czy innych rzeczach, no, pewnie się słyszało, ale jeżeli nie jest się specjalistą w danej dziedzinie, to trudno się wypowiadać, przyjacielu, także wybacz, że nie to, że nie chcę powiedzieć, bo po prostu no, nie chcę głupo dopowiadać, bo mogę powiedzieć źle. Zamiast mówić źle, to lepiej nic nie powiedzieć. Aha, to moje olo. Okej, dobra. To teraz już mi troszkę rozjaśniłeś. Kupniemy na ropę. Złoto. Złoto o walce z poziomem 1808 dolarów. Zrobiliśmy w piątek. Znowuż mamy Powella, godzina 17. Zrzucenie do kolejnego poziomu. To, co tutaj nam przeszkadza od września, albo może nawet nie przeszkadza, tylko pomaga w podejmowaniu decyzji. Wsparcie, opór rozbity, znowuż wsparcie wytrzymało, 1787, w tej chwili atak na 1808 dolarów. Jeżeli on się powiedzie, znowuż ceny złota mają szansę rosnąć w stronę 1837. Na razie Powerem złoto się specjalnie nie przejęło i
zebrane krótkie pozycje. W tej chwili jedziemy w górę. 1808, jeżeli wyjdziemy górą, szczyt na 1812 jest zagrożony i w stronę 1833. Jeżeli chodzi o ropę Brent, znowuż na ropie mamy sytuację, gdzie musimy się cofnąć na wykres tygodniowy. Szczyty 2018 roku, dokładnie 29 września, poziom 87 dolarów, przepraszam. Dzisiaj również blisko 87 dolarów. Ubiegły tydzień nowe szczyty, ten tydzień zaczął się nowymi szczytami na wykresie godzinnym, jak tutaj kolega podpowiadał. Tak, mamy szczyt, ale już tutaj poziomy spadł na wykresie godzinnym, po tej korekcie. Ostatni szczyt przed dołkiem został wybity, też idziemy wyższe szczyty, wyższe dołki. Czyli tutaj 85-50 to jest to miejsce, gdzie może pojawić się popyt, no i te trzy ostatnie dołki, bo z wyższych interwałów na H4, jak popatrzymy sobie, co się stało na H4 z tym oporem po korekcie, po rozbiciu pchamy się w wyższe poziomy. 85-50 na ten moment jest takim intradayowym wsparciem. Natomiast patrząc na wykres tygodniowy na Brendzie, pchamy się wyżej. Na WTI dzisiaj lekkie cofnięcie, ale również na wykresie tygodniowym jesteśmy powyżej szczytu z 2014 roku. To są te poziomy, gdzie wsparcie zamieniło się w opór. Ono zostało wybite i w tej chwili, jeżeli z tych poziomów 82 dolary, 82,70, to jest ciut niżej 81,50, jeżeli znowuż pojawi się popyt, targetem 90 dolarów. Jest tutaj na wykresie H4 właśnie te poziomy w ramach korekty tego szeregu poziomu 82 dolarów. Możemy w ramach realizacji zysków z długiej pozycji wchodzić, bo przecież na wykresie tygodniowym tutaj od strony popytowej, inaczej, od strony podażowej jest bardzo kiepsko. Ropy generalnie brakuje na rynkach. W tej chwili granie krótkich pozycji to faktycznie z bardzo ciasnym stop lossem, no i z szybkim zabezpieczaniem tej pozycji lub realizowaniem zysków. Przecież tutaj, czy na wykresie H4, czy na wykresie dziennym, jak sobie popatrzymy, rynek od dołków idzie półkami. Szczyty po rozbiciu wsparciem i tak dalej, czyli po stopniach w górę. Ostatnie poziomy z 11 października po wybiciu stały się wsparciem. Tutaj te dołki na poziomie w okolicach 81,50, 82 dolary są bardzo silnym wsparciem. Na dłuższej korekty można się będzie dopiero spodziewać po wybiciu tych poziomów. Na gaz, to cośmy sobie ostatnio omawiali, poziom 4,80 wytrzymał jako wsparcie, rośniemy dalej, to też 5,90 zagrożone. Jeżeli 5,90 zostanie pokonane, z powrotem w stronę 6,40. Nie rozumiem, o jaką formację chodzi. To luka cenowa. Również luka. Także to olo przechodzimy lukami i pchamy się na wyższe poziomy. Gaz od razu wystartował bardzo silnie w górę. Tutaj wydaje mi się, że w dalszym ciągu będziemy pchać się na wyższe poziomy. Ten szczyt, jeżeli zostanie pokonany, 5,93, kolejny target właśnie 6,40. Na miedzi chwilowe uspokojenie,
ale nawet w okresie dziennym po tym cofnięciu docieramy do zmiany biegunów. Ostatnie szczyty stają się wsparciem. Dzisiaj niewielki popyt na miedzi się uruchomił. Już wyjście znowuż powyżej tego OLO, gdzie opór, wsparcie, opór, czyli poziom 460 dolarów za 100 funtów miedzi zostanie wybity. Kolejny target 472 dolary za 100 funtów miedzi. Także surowce wszystkie rosną. Tarcica powraca do łask, jest na dość ciekawym poziomie. Luka w tej chwili zostaje domknięta, a ta luka cenowa na ten moment jest oporem. Wyjście górą, powrót do wzrostu 763 dolary. Zejście poniżej tego wsparcia, kolejny target 644. Tutaj po tym silnej przecenie tarcicy, uklepywanie dołka i to chyba dobra trampolina do tego, żeby nawet z powrotem w dłuższym terminie w stronę 900 dolarów iść. Wyjście dołem znowuż w stronę 600 dolarów i 560 dolców za parę desek. Byliśmy przy akcjach, to musimy sobie kuknąć na to, co się dzieje. Dzisiaj granie pod Facebooka i to, co mówiłem o mediach społecznościowych. Potężna piątkowa luka spadkowa, no i w tej chwili wsparcie 318,5 dolara. Dzisiaj Facebook powoli sobie rośnie, bo spodziewane są dobre zyski, natomiast opór 344 dolary bardzo ładnie trzyma. No i jak nie popatrzymy, to od września akcje Facebooka schodzą na coraz niższe poziomy i na wykresie tygodniowym ten bardzo silna reakcja podażowa i zejście poniżej tego dołka to spadki prawdopodobnie już w stronę 300 dolarów za walor. Będąc przy Facebooku, za chwileczkę sobie tam zobaczymy, o Bitcoinie nie ma co, no bo to historyczne szczyty. Szaleństwo na Bitcoinie trwa dalej. ETF-y, które są uruchamiane ładnie działają. I patrzymy na amerykańskie obligacje, których rentowności przez całe tygodnie i miesiące rosną, czyli spadek cen to wzrost rentowności. W tej chwili podejście w stronę 131,64 za 10-letni papier i pojawienie się podaży. Znowuż spadki na niższe poziomy. Tak naprawdę od końca pandemii, gdzie rynki akcyjne rosły, rynek obligacji schodzi na coraz niższe poziomy. No i tutaj 130 dolarów za 10-letni papier. Kolejne fajne wsparcie dopiero na 127. I tutaj rentowności mogą rosnąć. Jak popatrzymy sobie na niemieckie obligacje, one z poziomów tygodniowych, to co na miesięcznym pokazywałem, szczyty z 2016 roku i później te rentowności 2019 no nie przynosiły, znaczy obligacje nie przynosiły dochodu. No i w tej chwili 168 dolarów za 10-letniego bunda niemieckiego. Jeżeli to zostanie wybite, kolejny target 165 i to co wspominałem o tej różnicy na rentownościach amerykańskich. Ciekawie wygląda na sytuacja na KGHM-ie, który na wykresie dziennym po zejściu poniżej wsparcia na 166,55 zł próbował wyjść górą, doszedł do kolejnych dołków rozbitych jedną świecą i schodzimy na niższe poziomy. Jeżeli tutaj tendencja będzie utrzymana na spadkach w stronę właśnie tego wsparcia 168,16, które bardzo 148,10 już było niedaleko do jego testu. Tutaj na razie z popytem jest dość kiepsko. Boże nasz
gigant miedziowy schodzić na ciut niższe poziomy. Jeżeli kupniemy sobie na indeksy amerykański dolar, jest to grudniowy kontrakt notowany na Wall Street. Wsparcie 93,5 punktu, opór 93,95 i z tej konsolidacji, w której jesteśmy już piąty dzień, należałoby oczekiwać, że gdzieś się ruszymy. No i najbliższe dane ze Stanów będą o tym decydowały. Również CMC, indeks dolar, gdzie mamy większy koszyk walut, bo również między innymi nasza złotówka jest w tym koszyku, utrzymane wsparcie, natomiast tutaj bałbym się, nie chcę, tak, to wsparcie, które zostało rozbite, może być oporem i 966-970 punktów przy oporze. Czekamy na rozstrzygnięcie, co dalej z siłą amerykańskiej waluty. Jeżeli chodzi o pozostałe koszyki, jen w dalszym ciągu dość słabawy. Niestety historia jest bardzo krótka i tutaj umocnienie jena to tylko i wyłącznie z wykresów tygodniowych 19476 punktów. Natomiast na tygodniu niewielki popyt i z tych 4 tygodni spadków, właściwie 4,5 tygodnia spadków, może oznaczać odejście górą na wykresie dziennym. Tutaj, jeżeli w dalszym ciągu jen będzie chciał się umacniać w stronę 19468 punktów. Rajd na nowozelandczyków być może się kończy, ale to sobie za chwileczkę zobaczymy przy dolarze nowozelandzkim. To bardzo ładne wyjście w górę i w tej chwili od 3 dni jakiś ruch korekcyjny, jednak te ostatnie szczyty na 1010 punktów bronią się jako wsparcie. Już to narysuję, żeby... I opór po rozbiciu staje się wsparciem, natomiast na H4 jeszcze nie ma specjalnie sygnału do tego, żeby... Ojej, załaduj się. Żeby kupować. Dlaczego? No bo ostatni szczyt przed dołkiem musi zostać wybity, a on nie został niestety ruszony. To też 10019 punktów do ewentualnie dalszego umocnienia dolara nowozelandzkiego. I mówiliśmy sobie o koszykach akcji. I zamiast inwestować bezpośrednio w Facebooka czy w inne spółki, to właśnie mamy piątkową lukę Snapsa. Dzisiaj spółki społecznościowe znowu tracą i czekamy na wyniki. Na wyniki dzisiejsze Facebooka, jutro pozostałych spółek z sektora mediów społecznościowych. Wsparcie dzienne $1728. Jeżeli ono pęknie, kolejne wsparcie, nie dolarów, tylko punktów, kolejne wsparcie, musimy popatrzeć sobie na wykres tygodniowy, cały ten wzrost na mediach społecznościowych, no przecież tu jest poziom sprzed pandemii, tu jest pandemia i cośmy mieli robić. No kto nie jest traderem, no to przecież nic innego nie robił, siedzieliśmy na tych mediach społecznościowych i one potężnie rosły. Pierwszy zasięg korekty wynikający z FIBO, 20,6 zniesienia, 7815 punktów, powstrzymuje spadki, natomiast opór jest dość istotny, bardzo ładne uderzenie podaży. No jeżeli tutaj to pęknie, właśnie to wsparcie na 23,60, jeżeli ono pęknie, to należy się spodziewać do kolejnego bardzo ważnego wsparcia, które pokrywa się z 38,2 zniesienia FIBO i to jest 8815 punktów. Odnośnie Tesli, no to ja się uśmiałem troszeczkę, bo dlaczego Tesla dzisiaj tak mocno rośnie? Bo przecież Hertz, niedawny bankrut,
powiedział, że kupi 100 tysięcy samochodów Tesli. Nie wiem za co, ale tak powiedział. Planują kupić 100 tysięcy samochodów Tesli, czyli to jest ta firma, która na każdym lotnisku ma swoje biuro i samochody na wypożyczenie. No, każdy wzrost można wytłumaczyć. Także tutaj jest ten dzisiejszy wyszczał. No, kontrakt na 100 tysięcy aut nie jest, nie w kij dmuchał. Wartość tego kontraktu w dolarach bardzo wysoka, to też Tesla, przepraszam, bardzo mocno rośnie. Ja bym chciał zwrócić uwagę jeszcze na to, gdzie my jesteśmy na bardzo modnym temacie, a wręcz koniecznym, bo przecież nie rynek obligacji w długim terminie, ale właśnie zmiany klimatyczne powodują to, że to będzie najwięcej rzutowało na przedsiębiorstwa. Choćby nawet na wycenę żywności. Co mamy już dzisiaj? W Kalifornii rolnicy pozwalają usychać sadom, chronią tylko i wyłącznie, taka ciekawostka, chronią tylko i wyłącznie uprawy migdałów. 80% migdałów, to jest światowa produkcja, 80% migdałów uprawia się w Kalifornii, czyli Kalifornia ma 80% światowej produkcji tej przyprawy, czy słodycza, orzechów. No. $24 na ETF-ie, to jest na globalną czystą energię, czyli nie tylko amerykańskie spółki, ale globalnie. No i jesteśmy na tym dość silnym oporze. To były zapowiedzi Bidena, gdzie wygrywał wybory, Ja zaraz się odniosę do tego, czy jest niska, bo to jest rzecz relatywna, jak ktoś oceniał. I zapowiadał te programy infrastrukturalne, no ale cały świat krzyczy o tym, że musimy odchodzić od węgla, poza Polską cały świat krzyczy. Musimy odchodzić od węgla $24, jeżeli ten ETF pęknie, 24,70, no i tutaj możemy pchać się w górę. No wsparcie, wiadomo, na $20,80 zbudowane. No kwestia, czy jest to wysoka wycena, czy nie. Według mnie niska, ale jak popatrzymy sobie na coś takiego, jak energię odnawialną, czyli spółki z zakresu energii odnawialnej, to dokładnie działa tak jak ten ETF, bo ETF chodzi ze spółkami. Jesteśmy tutaj na oporze, 11 075 punktów, wsparcie pięknie zbudowane od czerwca na 9600 punktów. Wyjście górą to kolejny target 11376. Tu mamy Bidena. Biden wygrywa wybory i obiecuje ten cały pakiet makroekonomiczny. Znaczy ten cały pakiet. A tu mamy, kochani, pandemię. To jest ten wzrost. Podobny wzrost, który był na spółkach, na wszystkich spółkach, na giełdach. Takich wzrostów nie było, ale na spółkach tych, na które żeśmy patrzyli, no, społecznościowych. I czy to są wysokie poziomy, czy nie? Podobną zagwozdkę mamy na złocie. Czy złoto znowuż powróci powyżej $2000, czy nie? No i tutaj siedzimy w tym wąskim zakresie pomiędzy oporem a wsparciem. Czyli tej spółki już, historia tamtego ETF-u jest dość krótka, ale tutaj właśnie energia odnawialna zrobiła potężny ruch wzrostowy. To też mnie wcale nie dziwi, że na chwilę odpoczynku mamy i zastanowienie. Pytanie, tak, właśnie to jest to, w którą stronę to szczeli. W każdym razie opór jest atakowany, to są opory z lipca. No jeżeli one zostaną rozbite, pchamy się na wyższe poziomy. I to jest tutaj właśnie tą ciekawostką. Chińczycy dołożyli swoje 5 groszy, ograniczają dostępu energii do fabryk. Natomiast banki, Wielka Brytania, to co ostatnio mówiliśmy, tutaj po HSBC w wyniku pchamy się w górę i ten, podobnie jak
brytyjskie akcje. Już sobie klikniemy. Szczyty z maja tego roku. października. Góra, lekka cofka do wsparcia na 3,483 punkty i wyższe poziomy. Dlaczego tak dziwnie kliknąłem? No, tak dziwnie kliknąłem, jak popatrzymy sobie na indeks giełdy brytyjskiej, jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. Opór, wsparcie, zrzucenie na pandemii, podnosimy się w górę, no i ta luka pandemiczna z lutego. Jeżeli ten opór zostanie wybity, który mamy zaznaczony, to kolejne targety, już bardzo ładnie widać 3700 punktów oraz kolejny opór na poziomie 3760. To jest to fajne miejsce, do którego możemy dążyć. Na rynku walutowym, dzisiaj krótko o rynku walutowym, bo się nic nie dzieje. Niewiele się dzieje, USD CAD. Co z tego, że odbija się od wsparcia? Wsparcie, ale jesteśmy przed środą, ostatni szczyt przed dołkiem ciągle broni jako opór 1,24 na umocnienie dolara kanadyjskiego, no i Bank Kanady. Środa Bank Kanady, czy wesprze tą walutę, czy jej zaszkodzi, i wtedy albo góra, albo dół. Kolejne ważne miejsce to jest to, co tutaj było wsparciem, stało się oporem. 1,25 dolara kanadyjskiego za dolca amerykańskiego. Czyli tutaj jeszcze do środy w stronę 1,25, chociaż no, przez dwa dni możemy urosnąć, wcale nie jest powiedziane, że nie. Euro-dolar powstrzymywany jest po raz kolejny na tym razem oporze. Po raz trzeci testowane jest miejsce 1,1665. Nie możemy sobie poradzić. Znowuż mamy EBC, znowuż mamy jakieś takie zagnieżdżenie. Nie wiem, jak to nazwać. Konsola. 1,1666, dopóki nie zostanie wybite, to o wzrostach na razie nie ma co myśleć. Patrząc na niskich interwałach, widać, jak bardzo ładnie 19, 21 i dzisiaj początkowe wzrosty w nocnych godzinach zostały powstrzymane i w tej chwili ostatnie dołki, nawet jeżeli mielibyśmy spadać, jesteśmy wsparci na 1,15, a w tej chwili tuczemy się z okrągłym poziomem 1,16. Nuda. To samo na USD-jenie. Opór, wsparcia, i te wsparcia na razie trzymają. Dopiero zejście trwałe poniżej tego poziomu, powrót w stronę 112 jenów za dolca. No i znowuż środa, noc, Bank Japonii, zobaczymy, co powiedzą. Także jak widać tutaj na zmiana 0,06, jak sobie popatrzymy na H4, również flauta na parze amerykańsko-brytyjskiej, poziom 1,39 w zasięgu kupujących, ale ostatnie opory 1,3850 bardzo ładnie trzymają, no i tutaj to wsparcie 1,3710-40 pipsów jeszcze do tego wsparcia. Może stąd zobaczymy trampolinę, no bo rynek bardzo ładnie jak po schodach zszedł, czyli do końca tej korekty zejście i fajne miejsce do tego, żeby próbować grać wyżej. Jeżeli nie, to z powrotem spadki w stronę 1,3650 i 1,36 do tego okrągłego poziomu. To bardzo dynamiczne odejście w górę. Australijczyk do dolara amerykańskiego, jest to od dwóch tygodni z tego wsparcia bardzo ładny rajd i tej strony 0,73 ciągle możemy się pchać. Na wykresie dziennym
ta trzydniowa korekta kompletnie bez dynamiki. Trzeba uważać, bo tutaj też nie było dynamiki i później 6 dni bardzo silnych wzrostów 0,69 do 0,72, 3 figury lub 300 pipsów, jak ktoś woli. Tutaj kolejne OLO 0,7088. Na razie uspokojenie, będziemy czekać na dane z banku, nie na dane z banku Nowej Zelandii. Nowa Zelandia podniosła stopy procentowe. Natomiast na H4 mamy po wybiciu tego dołka przed szczytem, mamy już taką intradayową strefę oporu na wsparcie bardzo blisko 0,71. 50-60 pipsów jesteśmy nad tym wsparciem. Kochani, a był WIG20 kontrakty? Omawialiśmy na początku. Kochani, dzięki Wam za dzisiejsze spotkanie. Jak widzicie, będziemy musieli wyczekać dość krótki okres, bo wyniki spółek będą świetne, no i banki centralne, no i po świętach, u nas święto pierwszego, ale po świętach Fed i co Fed powie na temat inflacji, jakie decyzje podejmie. Prawdopodobnie spotkamy się z cięciem taperingu, czyli cięcie programu skupu amerykańskich obligacji. I to będzie rzutowało na dolara i również na indeksy giełdowe. Dziękuję Wam, trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i miłego, spokojnego wieczoru Wam życzę.